pierwsze miejsce na liście, na czasie na YouTubie od jakiegoś czasu. Jest zajęte przez herbatę z imbirem i będziecie mogli posłuchać tego kawałka pod koniec naszego programu. A my teraz będziemy rozmawiać ze Smolastym, autorem tego hitu, bo jest u nas na kanale. Witam serdecznie, cześć. Cześć. Cześć Norbert, co u ciebie? Dobrze, chociaż przyznam, że godzina jest trochę wczesna, bo wróciliśmy z Hiszpanii wczoraj w nocy i jetlag mnie dopadł, także ledwo, ale udało się dotrzeć. A to nie musiałeś tego mówić, bo w ogóle tego nie widać. To bardzo dobrze. Chłopie, my tu od 8 jesteśmy. Ja od 4. Ty od 4, tak, ale już o tobie nie rozmawiamy. Pocieszył mnie fakt, że mój zespół tu jest 2 godziny wcześniej. Pozdrawiam chłopaków tam. Tak, tak. Tak, rozmawialiśmy. Także oni mieli jeszcze gorzej, więc... Byli, przepróbowali, będziesz śpiewał na sam koniec. Właśnie, a propos śpiewania i twojej herbaty z imbirem. Nowy singiel. Ja ci powiem uczciwie. Odpaliłem wczoraj w ciemno, to znaczy nie patrząc na teledysk, w ogóle bym nie poznał, że to jest twój numer. To jest tak zupełnie inne od tego wszystkiego, co ty robisz do tej pory. Jak ci to przyszło do głowy? To jest już trwała zmiana? Ja ogólnie bardzo lubię żonglować gatunkami muzycznymi, to myślę, że dzięki temu jakby tak, też tak dosyć długo już utrzymuję się na rynku, ponieważ nie przymulam swoich słuchaczy jednym gatunkiem muzycznym, tylko żongluję między R&B, między popem, między rapem. Teraz miałem ochotę zrobić balladę akustyczną, w której jest praktycznie tylko gitara akustyczna, jakieś tam przeszkadzajki w tle, zero w ogóle instrumentów, zero produkcji takiej, jak zawsze robimy, że jest 10 śladów albo 20 śladów różnych instrumentów. Nawet w mojej wytwórni w Warnerze powiedzieli, że to jest dosyć ryzykowny temat, żeby dawać na singiel kawałek, który jest na 4 akordach harcerskich, ale stwierdziłem, że na ten właśnie chłodny czas zimowy tutaj taka herbatka może trochę rozgrzać polską publiczność. Słuchaj, bo w wideo do tego utworu jesteś łamaczem serc, bierzesz 5 ślubów, obiecujesz, nie opuszczę cię aż do śmierci, a jak jest w życiu prywatnym? Wydaje mi się, że ten klip można zainterpretować trochę inaczej. Ja go traktuję bardziej jako takiego zagubionego chłopaka, który jakby na coś się prawie już pisze, ale zaraz ucieka, bo nie jest do końca pewny. Chcieliśmy trochę odwrócić motyw uciekającej panny młodej na temat właśnie męski bardziej, w drugą stronę. I dodać tego trochę komediowego sznytu. Tutaj też ekipa Powidoki, którzy są moim zdaniem jedną z najlepszych ekip filmowych w Polsce, zrobili mega robotę i taka burza mózgów półgodzinna przez telefon spowodowała właśnie taki teledysk, gdzie ludzie piszą na YouTubie w komentarzach, że czasami nawet, że klip tak za bardzo zaczarował ludzkie tam zmysły, że zapomnieli w ogóle o utworze. Musieli jeszcze raz otworzyć teledysk, żeby posłuchać kawałka, więc dla mnie to jest fajne, bo to jest nowość. Ja jestem przyzwyczajony do raczej klipów takich bardziej basicowych, gdzie wiadomo, jakieś samochody, dziewczyny i tak dalej. A tutaj pierwszy raz chyba, albo drugi w życiu poszliśmy na fabułę. No i wydaje mi się, że całkiem nieźle się spisałem. Wiesz, aktorsko. To jest romantyczny numer. Ile tam jest ciebie, Smolasty, w tym? Dużo jest mnie. Ja ogólnie jestem osobą, która taka jest mocno ambiwalentna w relacjach damsko-męskich. Często zdarzało mi się upadać tak w takich relacjach. Często zdarza mi się też być w porządku. Natomiast no nie jestem w tym... W temacie jakby konsekwentny, często też życie muzyczne jest takie dosyć, moim zdaniem, taki roller coaster jest ciągły, te trasy koncertowe, ciężko jest jakby dostosować się do takiego codziennego życia, wstawania o danej godzinie, jakby w weekendy jestem ciągle wywalony z życia totalnie i no i ten numer to jest taka jakby trochę też przenośnia mojego życia prywatnego też, tak mi się wydaje. Może nie dosłownie, że biorę 5 ślubów w ciągu jednej doby. Natomiast... Ale że pojawiają się jakieś kobiety. No to jasne. No, nie oczywiste, chcę tutaj wpaść na ale jakąś jest mukę. Jedna najważniejsza kobieta w twoim życiu. Twoja mama. Czy ona nadal recenzuje twoje działania? Mama tak. Oczywiście jak jakiś robię utwór bardziej rapowy, który jest dosyć wulgarny, to nawet go jej nie wysyłam. Natomiast jeśli jest kawałek bezpieczny, radiowy, taki bardziej komercyjny, to mama jest pierwszą osobą, która dostaje pierwszą prewkę, pierwsze demko kawałka i zawsze... Pisze, że fajny, ale też czasami potrafi konstruktywnie napisać, że coś jest nie do końca spoko. I ja to szanuję, bo jest jakby, mimo że jest bardzo subiektywna, bo jest moją mamą, to potrafi mi powiedzieć wprost czasami, że coś jest nie do końca git. I ja to bardzo doceniam, bo myślę, że przeciętna mama by... Znaczy przeciętna, myślę, że taka jakby... Większość mam by powiedziała swojemu synowi zawsze, że coś jest super i niesamowite, natomiast moja mama potrafi krytycznym uchem też i to też dobrze od niej świadczy, bo dzięki temu jakby nie jestem ciągle
przez nią podziwiany i tak dalej, tylko stara się mnie też czasami sprowadzić na ziemię, jak za bardzo coś tam odlecę muzycznie. Norbert, ostatnio zobaczyłem, że jeden z twoich numerów opublikowała na swoim oficjalnym profilu FC Barcelona, ta FC Barcelona. Mm. Trochę pogrzebałem, dlaczego tak jest. Okazało się, że twoje numery na playliście ma Robert Lewandowski. Wiedziałeś o tym, zanim się dowiedziałeś, jak cały świat właśnie z profilu FC Barcelony, że Lewandowski cię słucha? Szczerze, słyszałem jakieś tam przebłyski delikatne z piątej ręki, że gdzieś tam w kadrze moje kawałki czasami są puszczane przez niektórych zawodników, ale to w kadrze Polski. Nie sądziłem, że akurat stricte Lewy, który jest czołową postacią w polskiej, no i w ogóle w światowej piłce nożnej, mógłby wybrać mój utwór jako jeden tam z kilku albo kilkunastu z takich top of the top w swojej playliście, więc jestem mega pod wrażeniem. Przyznam szczerze, że nie jestem fanem Barcelony, natomiast przez to, że Lewy tam przeszedł, to wiadomo, że jako lokalny patriota zacząłem wspierać. Ostatnio grali z Manchesterem United, niestety przegrali. Ale już ten taki polski syndrom mi się włączył i byłem za tą Barceloną. Czyli komu kibicujesz? Realowi? Bardziej lubię angielską piłkę nożną, ale Chelsea, Londyn teraz mają gorszy okres akurat, ale no, przez to, że Lewy jest w Barcelonie, to jakby automatycznie też staram się im kibicować. To fajne uczucie, nie? Fajne. Bardzo fajne uczucie, tym bardziej, że jeszcze Barcelona wrzuciła taki post na Instastory parę dni temu, gdzie spośród tych 20 czy tam ileś kawałków wybrali tylko 5 i tam właśnie był mój kawałek, spośród Justina Timberlake'a, spośród Jaya Balvina i jeszcze kilku takich zagranicznych artystów, więc już tylko ten jeden selektywnie mój numer, jakby świetne uczucie, naprawdę. A wiesz, kto jeszcze cię słucha? Bartek Jędrzejak, który jest teraz w Zieleńcu i będzie robił nam informacje o prognozie pogody. Justin Timberlake jest dla słabych, mamy swojego smolastego. Mamy smolastego. Zagrasz dzisiaj i zaśpiewasz na naszej scenie, Bartek. We'll be right back.